IPLEX rozpoczęło swoje działanie jako kino internetowe, gdzie była ograniczona liczba osób, które mogły siąść na sali, 50 osób i też określone godziny. Skąd taki dziwny pomysł, jak na realia internetu? Z miłości i pasji do filmów tak naprawdę, tak? Bo ja głęboko wierzyłem w to, że tylu jest amatorów ambitnego kina, bo to były na początku filmy ambitne, że znajdzie się 50 osób, które o danej godzinie usiądą i będą oglądać filmy festiwalowe. Z drugiej strony ograniczenie liczby streamów, bo to są usługi streamowane, pozwala ograniczyć koszty nowego projektu. Przy każdym startupie koszty są bardzo ważne. W tym roku jednak stwierdziliście, że będziecie bardziej VOD, że będziecie oferowali swoje reklamy, swoje treści za darmo. No i zdaje się, że ten model popłacił. Tak, no my od modelu 50 osób w sali kinowej do modelu bezpłatnego minęły 3 lata. My cały czas wsłuchiwaliśmy się to, co internauci do nas piszą, jakich usług oczekują i zdecydowaliśmy się na pokazywanie modelu VOD, ad-supported VOD, czyli modelu bezpłatnym dla użytkownika, gdzie filmy są poprzedzone reklamami. I ten model okazał się sukcesem, nie dość, że wzrosła nam baza użytkowników do 700 tysięcy miesięcznie, w pierwszym miesiącu po starcie projektu, to serwis zaczyna osiągać bardzo dobre wyniki finansowe. No właśnie, w tym kwartale będziecie już rentowni. Tak, ostatni kwartał tego roku z przewidywaniami, które są na grudzień, pozwalają nam powiedzieć, że osiągnęliśmy break-even, czyli serwis zaczyna zarabiać na siebie. Jakie przychody generujecie? To jest tajemnica. Jaki udział w osiągnięciu progu rentowności miała wspólna akcja z Coca-Colą, gdzie użytkownicy kupowali butelki, w których były kody, gdzie były korki, gdzie były kody, gdzie można było oglądać filmy na specjalnej sekcji na IPLEXie? Nie mogę zdradzać szczegółowych ustaleń biznesowych z Coca-Cola, natomiast Coca-Cola dużą wartość, która dała IPLEXowi, to jest podniesienie świadomości marki. Pojawienie się IPLEXu przy brandzie Coca-Cola to było dla nas bardzo duże wyzwanie, natomiast dużo bardziej IPLEX zaczął być rozpoznawalny na rynku. To są bardzo duże wartości. Jakie efekty przyniosła ta kampania dla Coca-Coli? Podam jedną liczbę, 12% wzrost sprzedaży butelek jednolitrowych Coca-Cola w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Także wzrost sprzedaży bardzo, bardzo znaczny. Jeżeli chodzi o wzrost użytkowników na IPLEXie? Około 30% miesięcznie. W porównaniu do Hulu, które działa na podobnym modelu biznesowym, wy jednak musicie sami pozyskiwać content od wydawców. W jaki sposób rozliczacie się z wydawcami, z dystrybutorami treści? Dzisiaj współpracujemy z 30 dystrybutorami, głównie krajowymi, ale też kupujemy sami content na rynku. Tych modeli rozliczeń jest wiele. To jest flat fee, czyli kupienie licencji z góry. Czasami rozliczamy się za każde kliknięcie. Z każdym dystrybutorem umawiamy się na indywidualne warunki rozliczeń. Dziękuję uprzejmie. Również dziękuję.